20 sierpnia, 20 niedziela zwykła, z Ewangelii świętego Mateusza. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Piękna jest cała ta dzisiejsza Ewangelia. Dzisiaj coraz więcej rodziców doświadcza swojej bezradności. Bezradności często wobec gdzieś formy wychowania swoich dzieci. Kiedy dzieci są małe, kiedy są malutkie, wszystko jest w miarę proste, ale kiedy zaczynają dojrzewać, wchodzą w inne otoczenie, w inne środowisko, zmieniają szkołę, wszystko zaczyna się powoli odwracać. Ja nie mówię, że zawsze, wszędzie, ale w większości tak jest. Kiedy jednak właśnie dochodzi do tej przemiany, często stają się bezradni. Często my to słyszymy, kapłani w konfesjonałach przychodzą, mówią całe wydarzenia, to wszystko, co się dzieje w ich domu, rodzinie, pytają się, co mają robić, proszę Księdza, co mam dalej robić, jak mam dalej postępować. Oczywiście tym pierwszym takim punktem jest modlitwa, modlitwa więcej dzieci, ale często rodzice mówią, proszę Księdza, ale modlę się za swoje dziecko już tyle lat, tyle miesięcy. Cierpliwość mi się w tej modlitwie kończy. Co ja mam dalej robić? Moi drodzy, jest pięknie, kiedy rodzice, kiedy są dzieci małe, opowiadają swoim dzieciom o Panu Bogu. Kiedy prowadzą je do kościoła, kiedy uczą podstawowych zasad praw wiary, pierwszej modlitwy. Ale przychodzi jednak w ich życiu nieraz taki czas, że te same dzieci nie chcą słyszeć o Panu Bogu. Nie chcą chodzić do kościoła. Co wtedy mają robić ci kochający, dobrzy, mądrzy rodzice? Może musi być właśnie na odwrót. Już nie mówić, oczywiście też nie do końca, ale nie mówić o Panu Bogu, nie mówić dzieciom o Panu Bogu, a raczej głośno wołać do Pana Boga o dzieciach. Tak jak dzisiaj ta kobieta z Ewangelii kananejska, poganka, ona była znienawidzona przez Żydów. To było pokolenie kananejskie było znienawidzone. Ono też w ogóle, kiedy sięgniemy do historii, to zobaczymy, że żyło bardzo długo, dużo wcześniej, prawie 300 lat przed Chrystusem. Ich życie, Kananejczyków, zakończyło się właśnie dokładnie 300 lat przed Chrystusem, ale gdzieś jeszcze z tych miejsc, tych regionów, w których byli Kananejczycy, pochodzili ludzie, byli nazywani Kananejczykami. Ale to jest mało ważne. Przychodzi ta kobieta do Jezusa i woła: ulituj się, moja córka cierpi, ma złego ducha. Ulituj się nade mną i nad moją córką. Jezus ją w jakiś sposób na początku oddala. Apostołowie to samo. Ona krzyczy za nami, oddal ją. Ale ona jest bezradna w swoim wołaniu, w swoim krzyku. A w tej bezradności jest wytrwała. Podeszła do Jezusa, bo ona mu zaufała, bo uwierzyła, że on może zmienić ją. Zmienić jej życie, zmienić życie jej córki. I dlatego nie ustępuje, mimo że gdzieś są na tej
jej drodze wołania pojawiają się przeciwności, to ona krzyczy: ulituj się, idzie cały czas za Jezusem. I wiedziała, że Jezus jej nie zawiedzie, że Jezus jej nie oddali, że jej prośba zostanie wysłuchana. I tak się stało. Zobaczmy wytrwałość, wierność na modlitwie. To jest bardzo ważna rzecz. Trzeba być wytrwałym do końca. Nie zniechęcać się niczym. Jeśli będziesz widział, że modlisz się już tyle i tyle i nie ma jeszcze efektów, trwaj na modlitwie, wołaj. Tu cały czas w takich sytuacjach pojawia się ta postać świętej Moniki, która modliła się za Augustyna. Wołaj nieustannie, a zostaniesz wysłuchany. Żeby był owoc, potrzeba czasu. Musi się ziarno być wrzucone w ziemię, zakorzenić, wydać pęd, liście, kwiaty i później owoc. Tak jest z naszą modlitwą. Potrzeba na to czasu. Życzę wam, abyście byli tacy wytrwali w swoich modlitwach, w swoich pragnieniach, w swoich relacjach z Panem Bogiem. Abyście nie ulegali złu zniechęcenia, pokusy zniechęcenia. Wytrwałość przynosi owoce, a wytrwałość w relacji z Panem Bogiem przynosi jeszcze piękniejsze owoce. Oczywiście to też jest tak, że nie zawsze Pan Bóg wysłucha naszej modlitwy, ale nie zawsze ją wypełni. Bo nieraz my chcemy całkowicie co innego, niż jest wolą Pana Boga. Ale nigdy ta modlitwa, którą zanosimy, nie zostanie odrzucona. Ona zawsze zostanie wysłuchana przez Pana Boga. A to, co się ma dokonać, będzie pełnym wypełnieniem woli Bożej. Serca wam na tę dzisiejszą niedzielę błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrej niedzieli życzę. Dziękuję za wszelkie komentarze, wszelkie dobre słowo, które piszecie, które wstawiacie na tym kanale, czy na profilach, gdzie są przekazywane te treści. Proszę dalej o kolejne subskrypcje, o ten kciuk lajkowania, o przekazywanie dalej tych treści. Niech to Słowo Boże dalej się rozchodzi, niech idzie dalej do serc ludzi. Może kogoś zmieni, może komuś coś wskaże, może kogoś w czymś pouczy. Oddajmy to wszystko Duchowi Świętemu. Do zobaczenia jutro. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.